Pani trwa rozprowadzenie, część ekipy, trener Oli z dziewczynami rusza teraz na spacer, na shopping, na zakupy. Ekipa trenera Maćka rusza na sparring z Pogonią. Oni będą grać w tym momencie. Powodzenia chłopaki, dawać czadu, gramy, gramy. Kto wygra mecz? Kto? Regio! Kochani, powodzenia, niech się świetnie bawią. Najmłodsi idą, kochani, w tym momencie z trenerem na morze, na spacer, na zakupy, na zobaczenie naszego pięknego rywala. A starsi już poszli, kochani, właśnie są za zakrętem. Oni w tej chwili też na shopping, też na zakupy, też na spacer. Ja będę razem z nimi. Potem na 11 dojdę na mecz, tam gdzie grają nasi młodzicy, ci, którzy przed sekundką poszli. I tam z kamerą zrobię też króciutki zapis, kilka minut z meczu z ekipą Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w tej chwili, zobaczcie, wychodzę z naszego ośrodka. Piękny wiaterek od morza. Dzisiaj akurat pogoda shoppingowa, nie ma upału. Będzie nam lżej wyjeżdżać. Po południu ma wrócić piękne słońce, a teraz na razie troszkę temperatura dała nam odpocząć. Zobaczcie, już widzę tam chyba Nicole, czyli tam poszli nasza ekipa. Jest tam trener Krystian. Jest też trener Roxana. Idziemy, kochani, troszeczkę pokazać rywal, miasto, troszkę tak inaczej, bo jednak mimo wszystko jesteśmy bardzo intensywni, bardzo ciężko pracujemy, ale nie samym chlebem, pamiętajcie, człowiek żyje. I idziemy w tej chwili na shopping, na pamiątki, na zakupy. Ci, którzy zostawili sobie jakąś monetę, no zobaczcie, jak przybliżę zoomem. To w tym momencie będą mogli sobie zrobić jakieś zakupy. Buziaki dla was i idę w stronę sparingu. Nauki, atakuj! Ulala, uszkodziłeś maszynę! Łuki! 900, jeden! Dobre to! Gratulacje! Brawo, Łukaszek! Dawaj, to teraz ładuję. Uważaj, nie w klapkach, bo ja ostatnio upadłem przez to. No nie wiem, kto ma ochotę. Tylko klapki ściągnij, bo się poślizgniesz. No trener, ognia, zobaczymy, czy Łukasza przelecisz, gdzie było 901. Uwaga, kręci trener, kręci. No, Łukasz, nie startuj do trenera. No trener, podbitka, dawaj, musi być rekord. Oj, 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 trener się ustawia bogato. To może być dobry wynik i tak jest pobite. Nie, nie ma. Jeszcze raz. Kochani, tygryski lubią najbardziej miód, prosiaczki, niedźwiadki, a my kochamy piłę nożną. Mój głos jest już naprawdę bardzo słaby. To jego resztki. Kochani, dałem wam z siebie w 110%. Ja nie zostawiam rannych, ja daję wszystko, ja siedzę tu zmęczony, ale taki szczęśliwy, nieprawdopodobny, jestem tak szczęśliwy, że mam wspaniałą kadrę, że trener Maciek, wspaniały facet, profesjonalista w 100%, przy tym niesamowicie lubiany przez naszych zawodników. Przy tym nieprawdopodobny fachowiec z świetnym warsztatem. On dzisiaj prowadzi w sparingu przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki sparing w kategorii 2-9. Zmęczeni są jedni i drudzy, kochani. To pewnie nie będzie wielkie widowisko piłkarskie i my i oni kończą jutro swój obóz. Ale nie chodzi o to, aby wielkie było. Chodzi o to, żeby się pięknie bawili, aby mieli wielkie, cudowne, wspaniałe wspomnienia. A tak czy inaczej ich doświadczenie i ich, kochani, jakby tutaj kontakty z piłką, ich doświadczenie z każdego meczu, z każdego sparingu, z każdej giery, kochani, nieprawdopodobnie rośnie do przodu. To jest tak, jak mówiliśmy wam, że milion kontaktów z piłką potrzeba, kontaktów, aby trafić do profesjonalnego sportu. Także zobaczcie, już o jeden Alan ma więcej, o drugi, o trzeci, o czwarty. Na tym to polega i cieszymy się ogromnie, że jesteśmy częścią pięknej, wspaniałej piłkarskiej przygody tych wspaniałych chłopców i dziewcząt.
w tym roku stan naszego obozu 45. Dzisiaj pierwsze osoby opuściły obóz, to Miłosz. Na dzień przed zakończeniem oficjalnym obozu wyjeżdża na kolejny obóz, z obozu na obóz, kochani, nie potrafił odpuścić naszego regio. Pamiętajcie, że jest miejsce na naszych obozach dla wszystkich. To jest uzupełnienie klubowego, kochani. Świetnie teraz Bartka uruchomił i Bartek strzela gola, kochani, po skrzydle. Nie, to Wojcio, przepraszam. Dobrze, z daleko ode mnie są chłopcy. To Wojcio z bramą? Wojcio z bramą i nie... Rafciu, Boże, Rafciu, tam widzisz, ja strasznie daleko, ja już tu jestem pomęczony. Rafciu z bramą i Iniesta z asystą, kochani, piękna zespołowa akcja. Natomiast wydaje mi się, że siła ognia w naszym regionie dzisiaj jest ogromna. Tu jest Bartuś, kochani, z tej strony. Alan teraz, słuchajcie, zrobił robotę. Przerwał, uruchomił zewnętrzną częścią stopy fajną akcję. Słuchajcie, to jest zawodnik 2.11, ale no, z doświadczeniem w grach z rocznikiem przeciwko 2.8. Tutaj jest właśnie 2.8.9. Teraz słuchajcie, brawo, świetnie. Słuchajcie, w dniu wczorajszym zagraliśmy sparing z ekipą z Gdańska. Nie robiłem z tego zapisu, ale generalnie jakby moja siła, kochani, no też jakby moja energia jest no nie z gumy. Baterie mamy też ograniczone. Dziękujemy Wy za energię, za tą dźwiękową, którą tu dajecie. Uwielbiam nadmorski klimat, uwielbiam tu być, kochani. Dzisiaj pogoda łaskawa, mocno dała nam dzisiaj troszeczkę oddechu na ten nasz ostatni dzień i nam potrzebny jest ten oddech. Wszystko jest ułożone dla nas dokładnie tak, jak trzeba. Słuchajcie, przez 6 dni świeciło słońce, raz spadło w godzinę tyle deszczu, że czasami przez tydzień nie pada. Także norma została wyrobiona szybciutko po to, abyśmy mogli po raz kolejny, abyśmy mogli znowu pływać, jeździć, ganiać, strzelać, robić konkursy, bawić się, trenować, sparować, robić to, co kochamy. Natomiast, kochani, szczególną grupę mamy w tym roku i muszę Wam powiedzieć, że jakby dla mnie tu, nie wiem, kochani, czy w tym kontakcie wyprzedził, ale czysto, Marcin, natomiast słuchajcie, no oni tutaj piłkarsko, myślę, że potencjał ogromny naszej drużyny. Myślę, że Pogoń w znacznej części z rocznikiem 2000 chyba 9, także no, na pewno będą mieć bardziej meczyk do takiej pracy w defensywie, myślę, co jakiś czas kontrując. Maluszki, które widzicie teraz tu na boisku, oni będą grać z nami po południu o 16, też zrobię króciutki zapis z tego sparingu. Natomiast tutaj wyniki nie są ważne. My graliśmy z ekipą, kochani, z Strzelcopolskich. Przegraliśmy, zdaje się, 3-1. Maluszki wygrały swój sparing. Wczoraj ciężko o wynik, ale chyba też przegraliśmy, kochani. Czy dziś wygramy? To jest naprawdę bardzo jakby tutaj no, mniej istotne po prostu. Tak naprawdę, słuchajcie, zobaczcie, rozpędził się w tej chwili Marcin z ładnie podeszwą, ułożył sobie piłę do strzału i wyprowadził ten strzał. Trenerze, my się spotykamy o 16, nie? Z Maluszkami? O 16 z Maluszkami gramy, tak? A, rozumiem, okej, okay, super. No to, czyli prawdę mówimy, słuchajcie, niesamowite. Piłkarzy tutaj jest mnóstwo, zresztą Rewal ma świetną bazę noclegową, świetne zaplecze, dobre, pach, ładnie to Bartek zrobił, ładnie nawinął i uderzył gola, brawo Bartuś, pięknego gola. Świetna ta akcja była. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak nastroje? Jak nastroje, jest okej. Okay. Świetnie. Kochani, no, mamy w tym momencie drugą bramkę i mam wrażenie, że mimo wszystko Pogoni będzie tutaj grać ciężko, natomiast oni są młodsi chyba całym rocznikiem 2.9. U nas jest miks, mamy też chyba 2.8 w zestawie, nie mamy po prostu w obozie grupy 2.9. Grupy 2.10 też nie mamy za dużej, jest chyba dwóch i oni tu na boisku są. Z rocznika 2.10, kochani, jest Dawid. I z 2.10 jest chyba, jeżeli dobrze mówię, to tak, z 2.10 jest właśnie Dawid, którego za momencik zobaczycie. Bartuś 2.9, nie?
Bartuś jest 2,9, za momencik też go zobaczymy na boisku. 2,9 jest Alan, który piłkę wybił, 2,8 Iniesta, Bartek 2,11, Miłosz 2,9, 2,8 pozostali zawodnicy. 2,9 jest jeszcze, słuchajcie, z numerem 50. Szymon Łach, 2,11 to Rafik, strzelec pierwszej bramki. Słuchajcie, no na razie bramki strzelają nasi 2,11. Rafik z bramką, och, to będzie gol chyba, słuchajcie, wprowadził się. A Karamessi, nie, za długo, bez strzału, nie udało się, nie weszło Marcinowi. Także na razie z golami roczniki 2011, natomiast bo i takich mamy tutaj dwóch zawodników, oni też będą pomagać po południu, także pewnie za kilka chwil będą też odpoczywać, trener będzie wprowadzał jakieś rotacje, kochani, natomiast tak jak mówię, naszym celem jest świetnie się bawić, ale przy okazji oczywiście wnieść coś do sportowego życia tych wspaniałych sportowców. W tym roku nasz obóz jest naprawdę, słuchajcie, na przemega poziomie organizacyjnym, przemega poziomie, kochani, jeżeli chodzi o obiekty, ośrodki i na przemega poziomie, jeżeli chodzi o uczestników, którzy z nami są. I poziomie sportowym i jakby tym pozasportowym, tym poziomem takim, kochani, brakuje mi słowa, wiecie, o czym mówię, tak? O tym, że mam naprawdę przewspaniałe dzieciaczki. I nie tylko jakby sportowo rozwinięte, bo mamy też grupy rekreacyjne, mamy też, słuchajcie, dzieci, które nie trenują. Na wielką pochwałę zasługuje mój Filip Szabłowski, to jest niesamowite, to jest mojego bratanka Iniesta z golem teraz. Słuchajcie, Filip, który nie trenuje na co dzień, bierze udział we wszystkich zajęciach, biega codziennie rano w biegu progresywnym. Kochani, dzisiaj dobieg na metę jako trzeci z pełnym zaliczeniem dystansu 4,5 km. Po prostu ręce składają się do oklasków. Fifi, jestem dumny. Kocham takie postawy, będę o tym więcej opowiadał wyżej, kochani. Jest szansa na bramkę kontaktową, ale nie jest im tutaj, kochani, łatwo. Mają dzisiaj troszkę pracy w defensywie, ale myślę, że i takie sparingi są trenerowi potrzebne. One też wnoszą bardzo dużą wartość dla drużyny. Także jesteśmy, kochani, teraz na godzinach obiektu, bo każdy ma tutaj, każda drużyna swoje godziny. Jesteśmy w gościnie, gospodarzem dzisiejszych sparingów jest właśnie ekipa Pogoni. Ekipę Pogoni, przypominam, mieliśmy w Jarocinie na turnieju. Bardzo fajna, sympatyczna ekipa, kochani, także teraz wyczyszczony ten strzał. Słuchajcie, kochani, nie będę nagrywał więcej, ponieważ ograniczony jest czas na karcie pamięci, ograniczony jest czas na baterii i ograniczony jest czas na moim głosie. Także króciutka migawka, pokazanie króciutkie, to są nasi przeciwnicy z godziny 16. Nie lubię tego słowa przeciwnicy. Nasi koledzy, z którymi będziemy mogli sobie porywalizować z godziny 16. Wtedy przyjadą tutaj nasi wojownicy 2011-2012 i oni będą grać. Póki co przebieg sparingu jest mocno tutaj pod dyktando Regio, co jakiś czas jakby tu kontratakują chłopcy z Pogoni, był też strzał z dalszej odległości, natomiast to kompletnie nic nie znaczy, kochani, to są mecze kontrolne, ich wartość jakby jest najwyższa, jeżeli chodzi o jednostkę treningową, kochani, także nic nie odzwierciedla, jak to trener Górski mówił, warunków meczowych, także tak naprawdę, słuchajcie, żadne gry, dziadki i tak dalej, to są bardzo ważne rzeczy, kochani, nie bagatelizujemy tego, ale podkreślamy, że to, co robią w tym momencie, to jest rzecz dla nich z ogromnym ładunkiem dodatnim. Kochani, jest wymiana, mamy w tym momencie Bartusia na murawie razem z Dawidkiem, także jeszcze chwileczkę. Trener ma dwóch zmienników,
pobędziemy chwileczkę z Dawidkiem i z Bartkiem na boisku, kochani. Na razie Barto idzie odpocząć. Zszedł też Marcel, utykający, no być może ucierpiał w jednym tutaj ze starć, ale słuchajcie, być może po prostu zmęczonko. Natomiast muszę wam powiedzieć naprawdę, że dzieci w tym roku mamy przewspaniałe. Pobędę jeszcze chwilkę z kamerą tutaj dla naszych podopiecznych, przede wszystkim dla Dawidka 2.10, który się pojawił na boisku, dla Bartka 2.9, Bartek z Lubartowa razem z Alanem, kochani, kilkanaście godzin mają do pokonania, żeby być w rywalu. Nie przeszkodziło im to, aby do nas przyjechać, za to z całego serca ogromnie dziękujemy. Fajna ta akcja, dobrze to wygląda. Pod piłkę trafił chłopak, piłka podbiła mu się. Słuchajcie, no mamy sporo uczestników naszego kampu z naszej Iskierki Kochnica. Oni będą mieć jeszcze obóz klubowy, kochani. W obozie klubowym będzie uczestniczył Iniesta. W obozie klubowym będzie uczestniczył CJ52, Szymon 50, Miłosz 49, 34, Rafciu 40, nie, Miłosz nie, kochani, nie jest z Iskierki. Chciałem jeszcze zobaczyć Rafciu, chciałem zobaczyć Romana, gdzieś tutaj jest w okolicy. Barto, halo, halo, Barto, gdzie jesteś? Nie wiem, być może do toalety poleciał, gdzieś mi umknęła jego postać. A nie, jest tam, okej, jest tam, kochani, Barto. Dzisiaj na trybunach tato, pozdrawiamy serdecznie. Grzesia, zobaczcie, przybijają piątki za 4, 3, 2, 1. Jest piątka? Nie ma piątki, jest rozmowa. Pozdrawiamy panowie serdecznie, natomiast on też będzie w treningu. W każdym bądź razie, moi kochani, umówmy się jeszcze na 3-4 minuty. Siemanko, cześć, witajcie. Rośnie następne pokolenie Sadowskich, kochani. Cieszymy się ogromnie, z nami nasz serdeczny przyjaciel. Pozdrawiamy, jak się bawicie? A jak maluchy się bawią? Uważacie, że jest ok? Cieszymy się bardzo. Słuchajcie, kochani, z nami są Igor i Niko od kilku lat, od trzech co najmniej. Razem trenujemy, są z Wielkopolski, kochani, właściwie tam z granicy Wielkopolski, Dolnego Śląska, okolice Ostrzeszowa. Chyba Mikstad dokładnie, pozdrawiamy serdecznie. Och, będzie petarda. Odpalił, ale bramkarz się dobrze ustawił do tego strzału. Także następne pokolenie rośnie, nie możemy się doczekać, kiedy będzie to kolejny uczestnik naszego regiokampu, a muszę wam powiedzieć, że chyba będzie, bo piłek kopie. Natomiast jeszcze ważna wiadomość, kochani, no właśnie Dominika, dwóch synów, jest z nami. Pamiętam Nikodema, który przyjechał tak naprawdę 3 lata temu pilnować małego Igorka. Igor był 2011 rok. Tak mu się to pilnowanie spodobało, kochani, że jest z nami trzeci rok z rzędu, że jeździ z nami, biega z nami, był dzisiaj na wszystkich biegach progresywnych. Gra w piłkę, strzela gole, bawi się z nami świetnie, a my się bawimy z nim świetnie i to jest właśnie coś niesamowitego, coś niepowtarzalnego, coś, co czasami ciężko jest na obozach klubowych osiągnąć. Natomiast rozciągamy piłkę, teraz Rafik troszkę zaczopowany. Natomiast tu będzie chyba w pojedynkę ciężko koledze coś zrobić, rozciągają do skrzydełka. Natomiast jest asekuracja, świetnie we dwóch, pięknie. Świetnie. Dawid CJ-owi zbił piłkę, nie udało się piłki przepchać dalej. Wstawił CJ tutaj nogę, nie wiem, wyglądało na czysto, ale chyba gdzieś kolega mimo wszystko zaczepił kolankiem. No, kolejny rajd Marcina. No, sporo miniętych zawodników, przeciwników.
Natomiast no, takie piłki dla Miłosza, kochani, są o tyle łatwe, że on jest bardzo aktywnym piłkarzem, mocno grającym na przedpolu. Taki nasz kochany Neuer, on sporo tych akcji przerywa na tym 15-20 metrze od linii bramkowej. Kochani, wybaczcie, ale mój głos daje mi tutaj znać, że ma dosyć. Kocham was bardzo. Jeszcze raz trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, buziaki. Pa.